Cześć wam wszystkim, tutaj Syrion. Postanowiłem nagrać takie małe info. Właściwie to początkowo miał być to pseudovlog, ale jak wiecie, moje pseudovlogi są dosyć śmieszne, więc nic śmiesznego nie wymyśliłem i powstanie takie małe info. Więc może na początku wyjaśnię parę rzeczy, bo parę osób mnie już o to pytało. Dlaczego właściwie pseudovlog? Więc może zacznę od tego, że ja vlogów nie lubię. Uważam, że generalnie większość jest taka nudnawa albo... A można powiedzieć, mało ciekawa. Generalnie co, ktoś tam sobie siedzi i gada jakieś farmazony. Więc ja uznałem, że skoro już pokażę tam swoją twarz i będę nagrywał coś tam do kamery, no to będzie po prostu śmieszne. No, stąd też ta cała nazwa pseudovlogu. No i postanowiłem, że po prostu zapowiem wam parę rzeczy. Generalnie otrzymuję mnóstwo pytań. Generalnie to są takie pytania podstawowe początkujących hodowców, czyli prawda, czym karmić ptaszniki, jakiego wybrać i tak dalej, i tak dalej. Tak, mnóstwo takich pytań, więc powstanie cały poradnik o tym, jak kupujemy pierwszego ptasznika, jakiego wybrać, czym go karmimy i tak dalej, i tak dalej. Takie podstawowe pytania tam padną i, że tak powiem, odpowiedzi na nie. Przynajmniej postaram się w miarę rzetelnie wam tutaj powiedzieć. No i tutaj też tak trzymam, jak zauważyliście od początku filmiku, moją samiczkę pytona królewskiego. No i z nią też będzie materiał, bo też kilka osób pytało, chciało właśnie coś więcej się o niej dowiedzieć. Generalnie też niedawno jej terrarium całe przebudowałem, więc to jest tak naprawdę świetna okazja, żeby materiał z nią zrobić. No i to będzie, dlatego też ją tak trzymam i ją męczę. No i jak możecie zauważyć, mam dosyć ciekawą rękę. Zdjęli mi gips, więc już nie jestem takim, nie wiem jakby to nazwać, połamańcem w gipsie, tylko po prostu mam teraz ramię Robocopa, czy tam RoboArm. Nie wiem, możecie sobie przyuważyć, że takie półmechaniczne. Technologia widocznie poszła sporo naprzód. Się tutaj mi to wierci. No i co, tak generalnie to chciałem wam podziękować, że mnie oglądacie, że zadajecie te pytania, no bo dzięki temu mam też co robić. No i moje hobby jakoś tam, że tak powiem, sprawia mi frajdę, że mogę też innym pomóc. No i oczywiście zadawajcie mi śmiało te pytania, będę na nie odpowiadał. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, w tym dodatkowym całym materiale, który oczywiście będzie poradnikiem dla początkujących na temat po prostu ptaszników od początku. Z czym to się je, jakiego wybrać, czym karmić, w czym trzymać i mnóstwo pytań, bo naprawdę wiele też herezji usłyszałem, czy na przykład tam można mrówkami karmić, co tak trochę mi się włosy na głowie zjeżyło od tego, więc chciałbym to wszystko poprostować, żeby po prostu mieć taki materiał i gdy ktoś zadaje mi takie pytania, to po prostu bym go odsyłał do tego materiału i mógłby jakąś tam podstawową wiedzę uzyskać. No i chyba w sumie tyle, więc jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, chcecie, żebym nakręcił o czymś materiał, piszcie, po to macie komentarze, po to możecie, prawda, podpisywać się pod tym filmikiem, także śmiało was, do tego zachęcam. No, ja już moją samiczkę jednak chyba schowam, bo chyba już mam nie dość, się tylko wije i kręci i kombinuje, jak tu spierdzielić, więc dzięki za oglądanie. RoboArm. Cześć. A, jeszcze jedno. Gdybyście się chcieli dowiedzieć, skąd mam ten fajny plakat Wiedźmina 2, to poczekajcie chwilę, aż napisy miną. Będzie odnośnik do pełnego materiału. Skąd to mam? Pozdrawiam. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ja mam. Bardzo proszę. O, maluch. Dzień dobry. Tak, ja mam pytanie, czy będzie obsługa Kinecta? Jasne. Ja uważam, że będzie fajnie, jak będę musiał się trulać po podłodze, no. Już kiedyś odpowiadałem na to pytanie i to Wiedźmin jest... jest za poważne, żeby wymachiwać przed nim. Przed telewizorem. No, nie, to nie jest ten typ gry po prostu. Więc znaczy pan pytał mnie o te sceny erotyczne, mi się wydaje. Przepraszam, mam jak trzona tematyczna jestem dzisiaj. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę. Jak
Ja się może przedstawię, nazywam się Kamil Wukasik, przyjechałem z Warszawy. Ja mam takie pytanie, prawda, może już takie już padło na początku odnośnie tej konwencji, ja bym to chciał coś się dokładniej dowiedzieć, bo można sobie pożartować, że zrezygnowaliśmy z myszki z klawiatury, ale tak chciałbym się dowiedzieć konkretnie tutaj od twórców, czy przenosząc, prawda, konwertując tą grę na Xboxa, czy z czegoś faktycznie trzeba było zrezygnować, czy jakoś zmianie uległ ten system walki. Mnie to tak troszkę ciekawi, bo ja po prostu na PC-cie to widzę zupełnie inaczej, poruszając się myszką, klawiaturą, a tak ja zdaję sobie sprawę, że w jakiś sposób to się da przenieść na pada, ale tak prosiłbym, prawda, jakąś konkretną odpowiedź, z czego faktycznie zrezygnowano, albo co w jakiś sposób zmodyfikowano, jeżeli można, to w miarę jasny sposób. Znaczy, myślę, że najlepiej jest samą sprawdzić, tam za rogiem jest 13 konsol, na których można sobie pograć w Arenę i muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się steruje grą w wersji na Xboxa, naprawdę. Była to konwersja, czyli musieliśmy zupełnie zapomnieć o poprzednim sterowaniu i stworzyć adaptacja i stworzyć nową wersję sterowania. Dodatkowo pomogło nam przebudowanie tak zwanego targetowania, czyli celowania przeciwników, i razem to wszystko zebrane działa bardzo dobrze. Tak mi się osobiście wydaje, ale zapraszam do konsoli przynajmniej na chwilkę, żeby porównać. Bardzo chętnie skorzystam, ale tak może za tydzień, bo jeszcze mam rękę w gipsie i nie mogę, prawda, za bardzo tam odpływać. Jeszcze tak chodzi uściślenia. Z niczego nie zrezygnowaliśmy, nic nie zostało z gry wycięte, tak? Czy jest może troszeczkę inny podział wczytywania w grze, żeby to dobrze chodziło na konsoli, ale to jest dokładnie ten sam Wiedźmin, a nawet edycja rozszerzona, prawda? Super, mnie to uspokoiło. Cieszymy się, że pan jest spokojny. I ostatnie pytanie prosimy jeszcze z sali.